Mamusia i ja jesteśmy z ciebie dumni, syneczku. Zapraszam. Czasownik to be odsłona ósma. Liczba mnoga. Proszę się pochylmy nad liczbą mnogą, gdzie mamy we are, my jesteśmy, you are, wy jesteście i they are. Oni są. Na początek we are. Czasami chcemy powiedzieć zdanie. My jesteśmy szczęśliwi. We are happy. Ale chcemy powiedzieć, ja i moja żona jesteśmy szczęśliwi. I and my wife. I chce się wcisnąć we are happy. No albo we, my, albo konkretnie kto? Ja i moja żona. I and my wife are happy. I and your mom are proud of you, my son. Od tego zacząłem. Proud of. Czyli mamy wyrażenie to be proud of. Być dumnym z kogoś. Za to be wrzucam sobie osobę pierwszą liczby mnogiej. We are proud of you. Your mom and I are proud of you. Żeby nie wciskać tego we, bo tak jakoś tak naturalnie by się nam chciało. Your mom and I, we are proud of you. No nie. Your mom and I are proud of you. I and my wife are from Poland na przykład, ok? To jeśli chodzi o we. Jeśli chodzi o drugą osobę liczby mnogiej, zauważ, że you are jest takie same jak w liczbie pojedynczej you are. Tylko tutaj to znaczyło ty jesteś, a tutaj to oznacza wy jesteście. I to jest w zależności, jak ja to powiem, bo język to nie tylko przekaz dosłowny, jeśli chodzi o wypowiedź, ale też mój ruch, moje gesty. Jak powiem you are amazing, to w zasadzie wy, którzy to oglądacie, nie wiecie, czy ja to mówię do jednej osoby, czy do was wszystkich. Jeśli stanie przede mną jedna osoba i popatrzę na nią i powiem you are amazing, jesteś niesamowity, to wiadomo, że mówię do tej jednej osoby. Natomiast jeśli stanie przede mną cała klasa, której chcę powiedzieć, że jesteście niesamowici, to jeszcze tak machnę głową i tak się trochę ruszę. You are amazing. Jesteście niesamowici. Czyli w tym momencie to you are jest jako wy jesteście. Więc to też z kontekstu wynika. Czy ja mam na myśli ciebie, ciebie, czy ciebie, was. Jako was wszystkich tutaj. Wy jesteście. You are. Ok? Więc nie panikuj. Jak zobaczysz, you are happy. Jesteś szczęśliwy, jesteście szczęśliwi. Nie znamy kontekstu. Jak powiem, you are happy people, wiadomo o co chodzi. Wy jesteście szczęśliwymi ludźmi. You are happy people. Ostatnia. Oni, one są. To nie tylko do ludzi. W liczbie pojedynczej miałem it do nie ludzi, przedmioty, zwierzęta i tak dalej. Odpowiednikiem w liczbie mnogiej będzie they do ludzi, do rzeczy, do wszystkiego. Powiem they are books. To są książki. They are nice people. Oni są fajnymi ludźmi. Więc nieważne, o czym mówimy tutaj. Do wszystkiego, ok? They are. Moje dzieci mają 7 i 9 lat. My children are 7 and 9. They are 7 and 9. Ok? Możemy powiedzieć my children are 4, 7, 8, wpadka and 10 na przykład. Nie? I to wiadomo o co chodzi. Chodzi o wiek. Więc jak macie więcej niż jedno dziecko, to mi napiszcie.
jako homework, zadanie domowe. My children are tyle, tyle i tyle.